W Księdze Sędziów mamy przedstawionych 15 postaci tak zwanych sędziów Izraela. Nazywani są oni w języku hebrajskim szofetim, sędziowie. Nie chodzi tutaj o sędziów, którzy działają w sądzie, którzy wydają jakieś wyroki, ale bardziej chodzi o charyzmatycznych przywódców, którzy pojawiają się w momencie, gdy naród traci swoją wolność, kiedy znajduje się w ucisku, kiedy doświadcza różnych trudności wskutek wcześniejszego odchodzenia od Boga, wskutek skłaniania się ku różnym kultom. I drugim z takich sędziów jest sędzia Ehud. Jest to postać niezwykła, dlatego że przychodzi w momencie, kiedy lud Izraela jest bardzo uciemiężony, znajduje się pod wpływem króla Moabu, Eglona, który najechał wcześniej na lud Izraela z Amonitami, z Amalekitami. I lud Izraela musi płacić wielkie trybuty, wielkie podatki na rzecz ciemięzcy. Wtedy zwraca się do Boga o wybawienie, o to, aby znalazł się ktoś, kto może znać się narzędziem Bożym. I takim narzędziem staje się sędzia Ehud. Przychodzi, kiedy naród jest już 18 lat w uciemiężeniu i pragnie wykorzystać swoje walory do tego, żeby wybawić lud spod ucisku króla Moabu. Zamyśla plan. Idzie najpierw do króla Moabu, który wcześniej zajął miasto Palm, Jerycho, i pragnie tam złożyć mu daninę. Kiedy po złożeniu bogatej daniny król jest ucieszony, on razem ze swoim orszakiem odchodzi, ale powraca za chwilę po to, aby powiedzieć królowi, że chce mu szepnąć coś, co będzie Słowem Bożym, co będzie mogło być powiedziane tylko w tajemnicy. Król zaprasza go do komnaty na górze, tam znajduje się sam na sam i wtedy sędzia Ehud wykorzystuje swoją taką zaletę, którą ma, a to mianowicie fakt, że jest leworęczny. To sprawia, że może ukryć obosieczny miecz mierzący około 40 centymetrów przy swoim prawym biodrze i takim ruchem niezauważalnym potrafi wziąć ten miecz do swojej lewej ręki i zanurzyć go w brzuchu otyłego władcy Moabu. W ten sposób ratuje się ucieczką, wzywa lud do tego, żeby wystąpił przeciwko Moabitom i ludom, które go uciemiężały, i dzięki powstaniu i dzięki zwycięstwu lud Izraela może cieszyć się aż przez 80 lat wolnością. Jest to piękna postać, która pokazuje nam, ludziom współczesnym, chrześcijanom także, że każdy z nas powinien być otwartym na wezwanie Pana, być tym narzędziem Bożym, który pragnie wnosić światło tam, gdzie jest ciemność, pragnie przynosić wolność na wzór Ehuda tam, gdzie jest zniewolenie, tam, gdzie panuje grzech. Każdy z nas powinien nosić w sobie ten miecz obosieczny, którym jest Słowo Boże. Autor listu do Hebrajczyków porównuje Słowo Boże do obosiecznego miecza, że on jest nawet ostrzejsze, to Słowo Boże, niż miecz obosieczny. I my tym Bożym Słowem możemy także przemieniać świat. Ono ma wielką moc, bo przenika człowieka do szpiku kości i potrafi wnosić światło i oświecać te różne sytuacje zła i demaskować tego króla Moabu, którym w naszym życiu jest szatan, odciągający nas od Boga, Abrahama, Izaaka i Jakuba, i ten, który nieustannie pragnie zniewalać nas. Dlatego jesteśmy wezwani, aby na wzór Ehuda w sposób odważny, w sposób wykorzystujący nasze różne cechy, ludzkie cechy, bo Pan Bóg często powołuje człowieka, wykorzystując jego naturę, jego cechy, jego zdolności, abyśmy wykorzystując to, mogli stawać się jego narzędziami, mogli wchodzić w tę rzeczywistość, która ten świat przemienia na wzór Ehuda. Ten sędzia pokazuje nam również fakt, że musimy być odważni i nie pozostawać obojętnymi na zło. Taki jeden ze słynnych rabinów, rabin Abraham Joshua Heschel, powiedział kiedyś takie znamienne słowa, że przeciwieństwem dobra nie jest zło, ale jest obojętność. Nie możemy być obojętnymi, kiedy widzimy cierpiącego człowieka, kiedy widzimy kogoś zniewolonego, kiedy widzimy tych, którzy są pod władzą szatana. Powinniśmy wtedy reagować i powinniśmy tam, w te miejsca wprowadzać łaskę Bożą, wprowadzać to Słowo, które jako miecz obosieczny potrafi wyniszczyć naszego przeciwnika i potrafi wprowadzać ład, porządek i moc i to, co jest owocem Ducha Świętego, a więc miłość, radość, łagodność i tą wszelką pogodę, jedność, która prowadzi do tej zgody międzyludzkiej i do prawdziwego ładu. Niech ta postać Ehuda, sędziego, który żył tak wiele lat przed nami, można powiedzieć ponad 3000 lat przed nami, stanie się nam bliska. Także podczas tego konkursu, ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej, który przeżywamy jako też niezwykłe odkrywanie tego Słowa Bożego. I niech ten bohater starotestamentalny będzie dla nas także zachętą do tego, abyśmy w naszym życiu odważnie i wiernie realizowali zamysł Boży, czytając i wcielając Boże Słowo do naszego życia.